Siemanejki, powitam was serdecznie, jestem świeżo po nagrywaniu Fanty Beetlejuice, więc dlatego, co by nie było lepszym napojem do przetestowania, jak nie Ghost Sour Patch Kids Red Berry. Tak, Ghost Sour Patch Kids. Jak ja sobie przypomnę tego Ghosta, wersję energetyczną, o mój Boże, jakie to było świetne, kurde. Jak ja naprawdę rozpamiętuję te wszelkiego rodzaju napoje energetyczne, żaden z nich nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak ten Ghost. No po prostu to była kwintesencja tych wszystkich smaków napojów energetycznych. To jest do tej pory ciągle numer jeden na mojej liście ogólnej napojów energetycznych, jakie mógłbym ogólnie mieć. Ale zważywszy na to, że doceniłem też ten smak dopiero potem, po nagrywkach, a w ogóle te nagrywki były jednymi z najbardziej chaotycznych, jakie mogłem sobie wyobrazić, bo nie dość, że moja rodzinka była w domu, to jeszcze musiałem być mega cicho, to jeszcze kurde nie doceniłem po prostu tego smaku tak full. Dopiero potem, po nagrywkach, jak sączyłem sobie troszeczkę, zaczęło do mnie docierać: ty, jakie tu jest zaje fajne. No i kurde, tak poleciało do ostatniej tej. Ja widziałem go nieraz jeszcze na półkach. Nie chciałem wydawać 27 zł, a kiedy już zdecydowałem, że muszę powtórzyć sobie ten smak tak full, zabrakło go. W ogóle wtedy to były już te czasy po tej całej aferze kofeinowej, w sensie, no nie aferze, całej tej ustawie energetykowej, więc dlatego no bardzo szybko to zniknęło i cóż, zostaje nam tylko modlić się, że na przykład Galaktyczna Kraina ściągnie na swój sklep również napoje energetyczne z serii Ghost. Na razie mamy napoje nawadniające. To jest już design puszkowy. Mamy tutaj etykietę z Sour Patch Kids z czerwonymi. Po prostu no to jest kopiuj wklej design puszki na design etykiety. W ogóle tam chyba ta puszka z Ghost Sour Patch Kids, czy to Blue Raspberry, czy Red Berry, były ogólnie etykietowane. Nie jestem co do tego pewien, ale jedno wiem na pewno. Jeżeli Ghost Sour Patch Kids Red Berry jest według mnie najlepszym napojem energetycznym, jaki wyszedł do tej pory, tak, jeżeli to będzie najlepszy napojem nawadniającym, który wyszedł do tej pory, to ja powiem wam, że będzie, kurde, mocno. Ale wątpię też, żeby to był tak w 100% ten smak, który zapamiętałem z napoju energetycznego, ponieważ mamy tutaj napój nawadniający, a tego typu napoje są najczęściej o wiele bardziej słodsze od wersji energetycznych i wersje te nawadniające są po prostu najczęściej, no, przez tę słodycz, no, apijalne. Mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie. Dobra, skład, wartości odżywcze to za chwilę. 996 mg elektrolitów. Żadnego cukru, żadnej kofeiny. Bogaty w antyoksydanty i witaminę C. Woda, kwas cytrynowy, cytrygian potasu, cytrygian trimagnezu. Jako barwnik mamy sok warzywny, naturalne i sztuczne aromaty. Kwas askorbinowy, właśnie ten seaweed derived calcium citrate malate, kwas, nie będę się tutaj ten, różowa himalajska sól morska, sukraloza, acesulfam, ekstrakt, jak to mówię, z korzenia do torzeńszenia, ekstrakt z róży roxburgi, witamina bodajże B6 oraz cyjanto, czyli witamina C najprawdopodobniej. Co do tego nie jestem pewien, powiem wam. Wartości odżywcze 10 kilokalorii, żadnych tłuszczów, żadnego cholesterolu, żadnego cukru, żadnego białka, 40 mg soli, ogólnie sodu, 3 gramy węglowodanów, 60 mg wapnia, potasu 700 mg, witaminy B6 1,7 mg, witaminy C 90 mg,
Magnezu 126 mg, witaminy B12 2,4 mikrograma i chlorku 70 mg. Mam nadzieję, że to będzie ten sam smak, co Sour Patch Kids Red Berry wersja energetyczna. To już powtarzam, to już chyba trzeci raz. Ale no, ja bardzo chcę po prostu tego. Dobra, otwórzmy to i sprawdźmy. Może wstępnie to potrząśnijmy, chociaż że nie ma tutaj miejsca bardzo na potrząsanie. To jest kurde w ogóle no... O matko, to po co, żebym to wstrząsał? To jest kurde podkorek naładowany. Dobra. Pachnie to jak woda z sokiem malinowym. Ogólnie owoce leśne, coś takiego. Jak dobrze pamiętam, tak samo pachniały właśnie Ghost napój energetyczny. Ale no kurde, tam w tym Ghostie też pamiętam, że był taki mocniejszy zapach. No po prostu kurde, aż nostalgia pierdyknęła te... Już chyba 1,5 roku temu. Ja pamiętam, jak kurde dostaliśmy informację, że Ghosty są w tym, w Half Price. Po cenie takiej, ale po cenie, ale musiałem je kurde mieć. Pojechałem, wydałem kurde tyle, ile wydałem. Nie interesujcie się ile, ale mam. Teraz mam wersję nawadniającą, kurczę. Mam nadzieję, że to się nie wyleje. Dobrze jest. Kolorystycznie jest to kolor czerwony, ale pozory mogą mylić. Bo to jednak jest trochę bardziej taki pomarańczowy kolor tego napoju. A tutaj mamy taki full czerwony. Nie, jak tak patrzę na to, to chyba jest spowodowane tym, że światło odbija się od tej etykiety. Spróbujmy tego. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że to jest ta sama kurde historia jak z Ghostem Red Berry energetycznym. Czwarty raz to powtórzyłem, ale warto. No powiem wam, że kurczę nie powala. Nie powala wam powiem, moi drodzy. O kurczę cię. Po pierwsze, mam tutaj wrażenie, jakbym pił właśnie napój z serii Oshi. Czyli tak lekko tutaj jest wyczuwalny sok jabłkowy. Nie wiem, czy to jest kurde po prostu już moje zepsute kubki smakowe. Czy sam fakt, że... Wypiłem tych napojów nawadniających tak tyle, że już naprawdę wymyślam sobie niektóre te smaki, które tutaj nie ma. Ale ja tutaj jakby wyczuwam taki lekki sok jabłkowy. Możliwe, że to jest w tej całej mieszance też jeden z komponentów. Jeżeli tak, to ok. Po drugie, ma w sobie duszę napoju energetycznego z serii właśnie Sour Patch Kids Red Berry, ale to nie jest tak bardzo wybitnie dobre, żebym powiedział, że to jest najlepszy napój nawadniający, jaki piłem do tej pory. Ciągle to miano trzyma Prime Tropical Punch. W ogóle ostatnio u mnie w Lewiatanie pojawił się Prime, ale Blue Raspberry. No i możecie sobie wyobrazić moją minę. Ja pierdziele, czemu to nie mógł być Tropical Punch? Ja bym wydał kurde na cały ten asortyment, ja bym... No po prostu kurde, no nie powiem, że się załamałem, ale no szkoda mi trochę było. Ale! Mamy Blue Raspberry! Co najwyżej będę tam się składował o różnego rodzaju primy. Blue Raspberry oczywiście. Tutaj mogę powiedzieć tak, to nie jest kurcze... najlepszy napój nawadniający, ale ciągle jest to według mnie górna strefa tego rankingu. No po prostu kurde, jednak wersja energetyczna chyba jednak była lepsza. Wydaje mi się, że to jest przez blend, ale
Ja to zostawię po prostu wam. Jeżeli go próbowaliście, dajcie znać, czy wam smakował. Według mnie to jest po prostu no, takie dobre, naprawdę dobre, ale kurde do perfekcji, do tego miana Ghost Sour Patch Kids Red Berry bardzo daleko mu. I według mnie to by było na tyle. Powiem wam szczerze, że spodziewałem się tego, no bo nie można zrobić perfekcji jeszcze raz i do tego jeszcze w innej edycji. Bo napoje energetyczne, okej, Ghost ma naprawdę przegenialne. Tam był chyba jeden miss i to był chyba przy przypadku Ghosta Swedish Fish czy coś takiego. Ale to też był naprawdę dobry smak, tylko tam kurde za bardzo się kawa wybijała. Dlatego, że napoje energetyczne od Ghosta mają w sobie jeszcze dodatek naturalny kofeiny wprost z ziaren kawy. Więc dlatego tam może też występować taki lekki posmak kawowy. No i powiem, no nie zaskoczył. Wiedziałem, że to nie będzie właśnie takie cudo, jak to była wersja energetyczna. Jeżeli chcielibyście te wypociny moje zobaczyć, oczywiście zapraszam do wyszukiwarki. Nie no, nie będę chamem, po prostu dam to w opisie. Ale ostrzegam was, że tamta jakość to po prostu zostawiała wiele do życzenia. I w sumie na tym zakończmy. Ja to dopiję z wielką przyjemnością, ale to nie jest kurde topka.